Marek Łakowski, dzień dobry Państwu. Dzisiaj gościem w sieci jest pani Justyna Herman, wiceprezes Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego Lotka w Olsztynie. Dzień dobry Pani Prezes. Dzień dobry. Lotka to takie trochę niebezpieczne narzędzie w rękach badmintonisty, tak należy mówić, tak słowo? Badmintonisty. Tak, dokładnie. To jest niebezpieczne narzędzie. Jak wyczytałem, że ponad 500 kilometrów potrafi z taką prędkością uderzona lotka na drugą stronę, że tak powiem, lecieć, no to rzeczywiście. Nie jest niebezpieczne, ale aczkolwiek rzeczywiście pobijane są rekordy, jeżeli chodzi o prędkość lotki, ale to dobrze świadczy o zawodnikach, że jak gdyby nasz progres jest coraz wyżej. Mhm. Jaką prędkością trzeba biegać po boiskach, żeby reagować? W ogóle jak umysł człowieka może złapać uderzoną tą lotkę? Nie do pomyślenia. To zależy od zawodnika, jak jest przygotowany, także tu nie możemy jak gdyby stwierdzić, z jaką prędkością. To są nasze umiejętności, które są szkolone od najmłodszych lat. Od kiedy najlepiej tego zawodnika przygotowywać? W jakim wieku zacząć? No, bardzo miło i wskazane jest, jeżeli są to zawodnicy w wieku przedszkolnym, ponieważ możemy robić różne zajęcia ogólnorozwojowe, sprawnościowe, gdzie będziemy ich mogli przygotowywać na pole techniczne, żeby sobie mogli później swoje umiejętności szkolić. Aczkolwiek nie ma to jak gdyby dla nas znaczenia, przynajmniej u nas w klubie, ponieważ mile widziane są dzieci i w wieku 12, i 14, i 8, i 6 lat. Po prostu chcemy, żeby jak najwięcej dzieciaków się ruszało. Mm-hmm. Dużo macie tych w klubie dzieciaków? Około 60 dzieciaczków. A więcej mogłoby być, czy raczej już nie? Czy to już jest maksimum? Mogło być, poradzilibyśmy sobie jak najbardziej. Rozumiem. Ja próbowałem sił z panią prezes wczoraj na boisku Wiktorii i tam miałem wrażenie, że ja grałem w kometkę, a pani prezes grała badmintona. W każdym bądź razie podsumujmy ten sezon jak gdyby szkolny, tak? Bo tak należy doliczyć. Idą wakacje, na pewno gdzieś zaraz jakieś obozy będą. Jak ten sezon wypadł? Sezon teraz będzie, ponieważ poprzesuwały nam się terminy, to nasz sezon kończy się w grudniu 2024, ale rzeczywiście teraz będziemy wyjeżdżać na obozy kadry Śląska, na obozy klubowe. Byliśmy niedawno na kampie czterodniowym. Jutro wyjeżdżamy na drużynowe mistrzostwa województw polskich, które odbywają się w Suchedniowie. To jest jak gdyby taka kończąca nasza impreza przed obozami i od września zaczynamy dalej rywalizację, ponieważ grudzień jest to taki miesiąc, w którym będziemy startować i jak gdyby walczyć o medale, gdzie mamy duże szanse na mistrzostwach polskich w różnych kategoriach wiekowych. A macie takich zawodników, których warto nazwiska tutaj powiedzieć, że kto wie, czy tam kiedyś na olimpiadę nie wyjadą? No kto wie, no w tamtym sezonie bardzo ładnie, bo brązowy medal zdobyła Klara Siadlak w kategorii U13 indywidualnych mistrzostw polskich oraz Mateusz Michalik, on zdobył brązowy medal w U15 oraz na mistrzostwach Polskiego Związku Badmintona złoty medal w grze podwójnej i w grze pojedynczej brązowy medal. W tym roku w grudniu mamy duże aspiracje. Mam nadzieję, że W13 Maja Pruszyńska, która jest jak gdyby takim naszym małym talentem i małą naszą iskierką, postara się zdobyć medal w grze pojedynczej. Te dzieci spokojne w szkole, czy te łobuziaki właśnie są lepszymi zawodnikami? Jak pani ocenia? Nie ma to znaczenia. Nie ma to znaczenia. Nie, absolutnie. Kiedyś to rozmawiałem z jednym właśnie panem chyba z Częstochowskiego klubu, mówił, że te dzieci z ulicy, one mają najwięcej tego temperamentu, one szybko załapują, o co chodzi w badmintonie. Nie, dla mnie to nie ma znaczenia. Każdy dzieciak jest nasz i próbujemy zawsze wydobyć z niego to, co najwspanialsze i co najlepsze. Zastanawiam się, bo są tak kluby, które biorą udział w lidze. Ile mamy lig w ogóle w Polsce? Mamy Ekstraligę, pierwszą ligę i drugą ligę. No właśnie, a wy jesteście w którejś lidze? W drugiej lidze. W drugiej lidze, czyli jednak gracie, bo zastanawiam się, czy tylko po prostu nie traktujecie tej gry jako formy zabawy, może przygotowania dziecka i zaraz jakiś klub inny podkupi wam, prawda? I już nie ma tego ciekawego na rybku. Nie, rzeczywiście bierzemy udział w drugiej lidze badmintona w Polsce. Staramy się, by nam zawodników nie podkupywano. A próby są, tak? Są i tak się zdarzało też, ale to już jak gdyby zostało wszystko wyjaśnione i myślę, że warto jak gdyby dbać o tych swoich zawodników i inwestować w nich. Bardziej nastawiacie się, pani prezes, na to, żeby mieć jak najlepsze miejsce w tej drugiej lidze, może do pierwszej się dostać, czy bardziej po prostu traktujecie, że dzieci mają rozrywkę, mogą coś ciekawego zrobić, a może jakiś talent zostanie wyłowiony? Awans do pierwszej ligi, bądź też do ekstraligi, to już się wiąże z naprawdę z dużymi środkami finansowymi, na które nas nie stać w tym momencie. Dlatego drugą ligę traktujemy sobie po to, żeby zawodnicy mogli się rozwijać, swoje umiejętności, spotykać się z różnymi zawodnikami i rywalizować. To jest dla nich takie doświadczenie, ponieważ my mamy młodych zawodników, i jak gdyby nie mamy zawodników, których jak gdyby kupujemy na sezon, żeby mogli gdzieś nam zdobywać punkty. Gramy swoimi zawodnikami. Mm-hmm.
No tak, ale tak sobie myślę, jakby było takie zagrożenie, że wejdziecie do wyższej grupy, to zawsze, przepraszam, no można komuś się podłożyć po to, żeby być może sprzęt ktoś wam zakupił niespodziewanie w formie prezentu. Nie, nie w naszym to stylu. Jeżeli byłoby rzeczywiście tak, że mielibyśmy szansę awansować do pierwszej ligi, myślę, że stanęlibyśmy że szukalibyśmy sponsorów wtedy. Ale no na tą chwilę jak gdyby zawodnicy naszych umiejętności, które mają umiejętności ci młodzi, młodych wystawiamy, żeby sobie pograli, no utrzymują się na równym poziomie, dlatego na razie o tym nie myślimy. Jeżeli to ja będzie się uśmiechę, taki awans, Pani Prezes, to... i powiem, że w Olsztynie nie brakuje bogatych ludzi. Sponsorów by chyba nie zabrakło. No, mamy troszkę sponsorów, troszkę sympatyków, także nie można jak gdyby narzekać. Dzieci sponsorów też tam sobie grają w tym? Zdarzało się. Zdarzało się, bo to takie jest najlepsze przełożenie, tak mi się wydaje, prawda? Tak zastanawiam się, gdybym stanął z mikrofonem, z kamerą na rynku w Olsztynie, zapytał, z czego jest Olsztyn znany, to prawdopodobnie padłoby to słowo lotka, bo jesteście już bardzo znani, nie tylko w Olsztynie, ale i w regionie, czy chociażby na Śląsku. Mam nadzieję, żeby padło. Padłoby. A ile lat w ogóle jesteście na rynku? Teraz we wrześniu będzie 10 lat. 10 lat. 10-latek to jest taka fajna osoba, którą można kształtować, tak? Już tam ćwiczyć. Dobrze. Jeszcze sobie myślę tak, jesteście chyba najbardziej zasłużonym, najbardziej utytułowanym klubem, no bo jak patrzę na piłkarzy Sokół Olsztyn, Boże Orły Skusiąt i Dragon jeszcze Taekwondo, tak? To chyba wy macie największe osiągnięcie. Myślę, że Dragon chyba ma większe, ponieważ on ma, tak, z całym szacunkiem dla klubu, oni mają już długi okres, prowadzą swoją sekcję i tam rzeczywiście się mega dużo dzieje, tam dzieciaki też bardzo zdobywają dużo medali. Jeżeli chodzi o piłkarzy, to uważam, że też są na jakimś wysokim poziomie, dlatego myślę, że wszyscy razem współpracujemy i dążymy, żeby mieć każdy w swoim zakresie jakiś sukces. Czy nie ma czegoś takiego, że chłopcze, w Dragonie sobie nie radzisz, a może byś spróbował na badmintona przejść, nie ma, czy odwrotnie? Nie. Są dzieci, które i tutaj chodzą, także jesteśmy naprawdę w zgodzie, żyjemy i zgodnie jakoś. Dobrze, czyli moglibyście więcej dzieciaków przyjąć, więc moje pytanie, czemu się nie rozrastacie? Czemu nie ma waszego klubu Lotka na przykład w Częstochowie? Ponieważ w Częstochowie są kluby 3, które sobie świetnie radzą, a my nie chcemy po prostu wchodzić na rynek komuś, jakąś konkurencję robić, ponieważ mamy swoją miejscowość, w której próbujemy się rozwijać, ale zawodnicy z Częstochowy, z pobliżnych jakichś miejscowości też do nas przyjeżdżają i u nas się rozwijają, a tutaj na terenie Częstochowy po prostu są osoby, które się tym zajmują i jak gdyby z nimi też współpracujemy i nie chcemy nikomu wchodzić. Rozumiem, bardzo eleganckie zachowanie. Władze gminy sprzyjają wam? Bardzo i bardzo dziękujemy za to. Musicie opłacać, bo w Częstochowie wiem, że tak kluby, jeżeli otrzymają dofinansowanie, no to muszą opłacić wypożyczenie sali. A jak to u was jest? Nie. Tutaj władze są na tyle przychylne, że dla dzieciaczków mamy, dla zawodników naszych halę po prostu oddaną za darmo. Także też bardzo dziękujemy za to. To jest ogromna pomoc, jeżeli chodzi o taką... Jakby ktoś chciał z Częstochowy dowozić dzieci do Olsztyna, to kiedy może przyjechać, zobaczyć, dziecko wziąć, być może zarazi się takim sportem? Poniedziałek, środa, piątek i niedziela mamy zajęcia. Zawsze odsyłam... 4 dni w tygodniu? Tak. I w środę mają 4 godziny treningowych. Bardzo dużo jednostek treningowych jest, żeby mogli sobie rodzice poukładać, które dni chcą jeździć, bo nie muszą w każdy dzień. Rzeczywiście z Częstochowy jest troszkę zawodników. Albo ich wozimy, jeżdżą z nami, z trenerami, którzy dojeżdżają do Olsztyna z Częstochowy. Albo rodzice dowożą. Ja zawsze odsyłam do strony naszej internetowej, ponieważ tam się dużo dzieje, jest bardzo dużo wrzucane i na mediach społecznościowych. Jest tam aktualizowane wszystko, kiedy są zajęcia, o których godzinach. Ale wchodzimy bardziej na waszą stronę niż na Facebooka, tak? Bo na Facebooku chyba... I tu jest. Wszystko jest tak jednakowo aktualizowane. Miałem wrażenie, że z 21 roku ostatnia jakaś informacja była na Facebooku. Nie, bo na Facebooku ktoś nam się wkradł i mamy jak gdyby nową stronę. Także od 21 sposób. Roku jak gdyby mamy nową stronę i tam trzeba byłoby szukać. Nie potrafimy tego jak gdyby sobie... Dobrze, to zapytam jeszcze Pani Prezes, co jest istotą w ogóle takich, nie wiem, gier badmintona tutaj. Jeszcze raz może, bo już chyba zadawałem to pytanie. Wam bardziej chodzi o sukcesy, czy bardziej chodzi wam, żeby te dzieci oderwać od komputerów, smartfonów, telefonów? No w dobie cyfryzacji bardzo chętnie chcemy ich oderwać od takich nowości, od siedzenia przy komputerze, przy telefonach, bo to teraz w telefonie wszystko się ma. Ale nie ukrywamy, że rzeczywiście mamy takie małe talenty, gwiazdeczki, poszukujemy i staramy się wydobywać jak najwięcej z nich, ponieważ no to jest dla nich też sukces życiowy, tak? Że mogą jak gdyby się samorealizować i mogą dążyć do jakiegoś celu.
Także no fajnie, miło przy okazji, jeżeli zdobywają medale, jeżeli są naprawdę na wysokim poziomie w Polsce. Olsztyn piękna gmina, więc jakby tatuś, mama chciała przywieźć dziecko na takie zajęcia, sama może pójść sobie gdzieś, nie wiem, na lody, pozwiedzać zamek, a potem dziecko odebrać można tak. Bądź też korzystać u góry, akurat w tych godzinach też są różne zajęcia dla osób starszych. Dla osób? Tak. Aha, czyli dla dorosłych. A jakie zajęcia się pomyśleć? Fitness, tam jest yoga, także można naprawdę bardzo fajnie sobie połączyć, przede wszystkim akurat w środę, bo w środę mamy dosyć dłużej i wiem, że rodzice bardzo chętnie tam czasami korzystają. Też jest bardzo ładna siłownia, zewnętrzna, wewnętrzna, także... A dla takich emerytów macie zajęcia jak ja na przykład? Badmintona czy prowadzicie? Mamy, oczywiście we wtorki, w czwartki od 20 do 22 dla osób starszych. Amatorów troszkę zaawansowanych, bądź też środa i niedziela. Także mamy do wyboru też 4 dni dla osób dorosłych. Zawiodłem je, pani prezes. Myślałem, że pani zaprzeczy, jaki tam emeryt, ale pani odpowiedziała. Pięknie dziękuję za rozmowę. Pani dziękuję prezes bardzo. Justyna Herman była gościem w sieci. Dziękuję bardzo. Dziękuję ślicznie.